Hej, dzień dobry moi drodzy. To jest tylko jeden, jedyny fragment filmu w samochodzie. Resztę powiem za chwilę. Wychodzę, bo dosłownie, ale to dosłownie muszę. Zaraz powiem, gdzie jadę. Jeszcze jedno, co mogę powiedzieć, to to, że dzisiaj jest u mnie sobota. U nas to dzisiaj tak na bogato, słuchajcie. Rosół z kaczki, tak zwanej rosołówki. No nie ma nic wspanialszego. Ostatnio też robiłam. Przepyszny. Oraz, moi drodzy, spaghetti. Także jedziemy na bogato, na bogato. Oczywiście nie wszystko jest takie kolorowe, słuchajcie. Tu jest jedna część zakwasu, tu jest druga część zakwasu. Tu były do mycia te rzeczy od kuchni, nieważne. Zakwasu nie będzie, słoik mi pękł, czujecie? No i wrzucam to całe, bo nie wiem, czy tam jakieś szkiełka się nie podostawały, czy coś, nie? Także... Ja pierdzielę, zakwas od nowa, nie? Ale szkoda, a jutro miał być chleb. No witam ja was, moi drodzy. Po pierwsze, teraz muszę powiedzieć o mojej postawie, o tym, gdzie byłam i po co byłam i dlaczego musiałam wyjść z domu. Cały czas podchodzę do tego wszystkiego tak, jak mówią w telewizji. Wychodzę tylko i wyłącznie, gdy muszę. Nawet nie chodzę, słuchajcie, do sklepu. Byłam, słuchajcie, bo niestety, dzisiaj jest sobota, wyobraźcie sobie, i dzwoniłam do punktu pobrań, badań krwi, czy wykonują dzisiaj badania, bo niestety, ale jest badanie, które muszę wykonać na gwałt i to nie mogło poczekać. Na przykład inne rzeczy tego typu, jak Dawid miał teraz mieć wizyty w Łodzi w sprawie jednej rzeczy zdrowotnej, ale to mogło poczekać i w ogóle to odwołał. Stwierdził, że umówi się po prostu, gdy to wszystko, wiecie, się wyciszy i uspokoi. U nas dentyści na chwilę obecną też, słuchajcie, sami dzwonią i mówią, że do tego dnia i do tego na razie są wizyty odwołane. Więc też, jeżeli chodzi o dentystów, to bardzo fajne podejście, moim zdaniem oczywiście. Więc słuchajcie, no to, co ja musiałam wyjść zrobić, to no niestety wymagało dokładnie tego, że aż w sobotę musiałam iść wykonać te badania, na które i tak muszę niestety czekać aż nawet tydzień. Ale już mam to zrobione. I tak to wymagało ode mnie, słuchajcie, wyjścia z domu. I w tej oto chwili, co jeszcze mogę powiedzieć, że kogo tylko spotkałam na swojej drodze? Panią, która była właśnie w recepcji i druga pani, która pobierała mi krew. I to było dosłownie wszystko. W ogóle u nas w tym to też takie małe było, nie było w ogóle ludzi, nikogo nie było, także też jest spoko luz. Druga sprawa jest taka, że Dawid nadal, słuchajcie, każdego dnia chodzi do pracy. Dawid, no już mówiłam nie raz, ale pewnie na pewno, nie, pewno na pewno. Niektórzy z was nie wiedzą nadal i się zastanawiają, co Dawid robi. Dawid nie prowadzi żadnej swojej firmy ani niczego innego. Dawid pracuje u prywaciarza, który sprzedaje po prostu materiały budowlane i Dawid siedzi w tym biurze i sprzedaje te materiały budowlane. No i jak najbardziej rozumiem jego postawę, bo to jest biznes i w ogóle, no i nie powinno się psioczyć na rękę, która karmi, tak jak to się mówi. Więc ja każdego dnia, mimo wszystko, że ja siedzę w domu, że ja nie wychodzę, to mi to nic nie daje, bo Dawid już jest przeziębiony w tej chwili, już ma katar, mi też powoli wychodzi katar. Także ja, mimo że siedzę, słuchajcie, w domu, nigdzie nie wychodzę totalnie, no to jestem każdego dnia zagrożona, tak jak po prostu sam Dawid, tak, który siedzi po prostu w biurze i sprzedaje cegiełki, śrubeczki innego typu, daszki i w ogóle. I co najlepsze, że ludzi jest, jeżeli chodzi o ruch, jest mnóstwo. Tak w ogóle siedzę z tym cycem, sorry. Dobra, no Boże, no przecież sutów jeszcze nie widać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to to, że dzisiaj mówię tylko takim krótkim słowem jeszcze wstępu i chcę podsumować wszystko, co się dzieje aktualnie. I chodzi o to, że tak jak najbardziej będę nagrywała vlogi codziennie i nie zamierzam w tych vlogach codziennie, słuchajcie, poruszać tego, co się dzieje, ilu zmarło, ilu przyszło, ilu i tak dalej, bo chodzi o to, żeby się po prostu odmurzyć. I ja cały czas podchodzę do tego wszystkiego tak, jak podchodziłam i mówiłam wam w tym ostatnim filmie na temat wirusa, gdy się wypowiadałam, że jeżeli chodzi o wiadomości, nie oglądam, w sensie wiem, co się dzieje, tak, wiem,
na bieżąco, każdego dnia raz dziennie sobie sprawdzam, nie oglądam wiadomości, naprawdę nie nakręcam się, nie wiadomo co, bo ja z własnego doświadczenia wiem, że właśnie ja też jestem taką osobą, wbrew pozorom, przyznaję się do tego bez bicia, że gdybym siedziała i cały czas TVN24, to ja sama bym tu wpadła w panikę i nie wiem, czym Dawida jeszcze w efekcie z domu nie wykopała, przez to, że ma kontakt właśnie z innymi ludźmi, serio poważnie. Więc między innymi dlatego ja sobie tak, wiecie, wdech, wydech i tak dalej. I tak jak powiedziałam, w dzisiejszym dniu chcę podsumować po prostu te kilka dni, bo ja kilka dni nie nagrywałam wam vlogów, teraz wszystko już będzie prawie że na bieżąco. No i w żadnym z vlogów ja nie zamierzam niczego podsumowywać, niczego poruszać, ze względu na to, że tak jak mówię, my się mamy odmóżdżać, tak? My się mamy pośmiać, zrelaksować, spędzić ten czas, nie wiem, na gadaniu o dupie Marynie, ale nie na temat ciągle tego wirusa. Ale dlaczego chcę to wszystko podsumować? I to będzie moje na razie w tej chwili ostatnie podsumowanie, bo muszę to powiedzieć. Jak jestem przerażona naszym narodem, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Jeżeli chodzi o działania rządu, jak najbardziej dla mnie na plus. No co w tym telefonie tam ciągle? Specjalnie dzięki wyłączyłam, ale zostawiłam wibrację i ciągle ktoś tam się widzi. Ale nie dzwoni, tylko ktoś się dobija tam, pewnie na Messengerze, znając życie, że ktoś wodę mąci. No i słuchajcie, ja jeżeli chodzi o nasz rząd, to jestem jak najbardziej na plus. Mam nadzieję, że to wszystko będzie jeszcze bardziej zaostrzone. Jestem wręcz zażenowana i załamana, to może nie załamana. Załamana w jakiś sposób też. Jeżeli chodzi o moje filmy, to ja tego nie mogłam odczuć. Jednak słuchajcie, wchodząc na inne profile, gdy ktoś wstawiał zdjęcie, czytając komentarze na Facebooku czy gdzieś, ja po prostu kurwa nie wierzę. To jeszcze, jak ludzie mają to kurwa totalnie wszystko wyjebane w dupie. Tak, i ja nie zamierzam teraz też przepraszać nikogo za to, że przeklinam, bo to, co ludzie robią, co ludzie odpierdalają, nie da się tego inaczej powiedzieć. A ja jestem sobą i nie zamierzam nikogo przepraszać za to, że żyję, za to, że jestem. Jak mam ochotę przeklinać, to sobie przeklinam. Właśnie o to moje przeklinanie dzisiaj, to powiem wam, że inaczej się nie da. Na tych ludzi, którzy mają to totalnie w dupie. Słuchajcie, my mamy już pandemię na świecie. Naprawdę, to się dzieje, naprawdę. Ja nie sądziłam, że w takim czasie będę żyła. I powiem wam tak, gdyby były jakieś inne sytuacje, w których rzeczywiście ludzie by mogli odchodzić od norm i robić jakieś tam, no nie protesty, ale mieć totalnie wywalone na jakieś akcje rządu, które zalecają i tak dalej, ale w takim momencie mieć po prostu totalnie wszystko w dupie, ludzie robią dosłownie co chcą, nie stosują się do niczego. Powiem wam na przykład, że jak z samochodu, jadąc w Koninie, były apteki. I ja też przechodziłam obok jednej z aptek, żeby wejść dosłownie do tego punktu pobrań. To na przykład było tak, że rzeczywiście, słuchajcie, były 4 osoby przed apteką, bo wpuszczali pojedynczo, ale między tymi ludźmi był zachowany ogromny odstęp. Ci ludzie nie stali sobie, nie chuchali sobie w kark, tylko był zachowany ogromny odstęp. I rzeczywiście tam było w środku po jednej osobie. I no nie wiem jak też jest gdzie indziej dalej, tylko mówię akurat, że sam mogłam zobaczyć taką akcję z daleka, co się dzieje przy aptece. Nie wiem jak jest gdzie indziej, nie wiem jak jest w innych sklepach, jak to wszystko się odbywa i tak dalej, ale jeżeli chodzi o tą aptekę, o której ja przychodziłam, to jest wszystko okej. I powiem wam, że gdyby były jakieś inne sytuacje, nie wiem, jakieś polityczne, jakieś nie wiadomo co by powprowadzali i ludzie by się buntowali i nie wiadomo co, ale nie stosować się i mieć totalnie wyjebane, jeżeli chodzi o zdrowie. Ja wiem, że większość z naszego społeczeństwa rzeczywiście nie jest zagrożona tym wszystkim i naprawdę zdrowi ludzie, w sumie no można powiedzieć, że są praktycznie prawie, no nie można być pewnym w 100%, ale no istnieje według statystyk prawdopodobieństwo, że nic im nie będzie. Ale właśnie ta nieodpowiedzialność, że ja też już mogę być nosicielem, ja nie wiem czy Dawid czegoś do domu nie przywlókł od kogoś, tylko może my przechodzimy to w taki sposób. Skąd ja mogę to wiedzieć? Ja też tego nie wiem. Na przykład niektórzy, którzy byli we Włoszech i wrócili i nie mają żadnych objawów, słuchajcie, żadnego kataru, kaszlu, niczego, oni potencjalnie mogą już zarażać ludzi i ludzie o tym chyba, ja nie wiem, czy oni kurwa o tym nie wiedzą, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Ja się przyznaję bez bicia, totalnie bez bicia. Cały czas przeżywam mój zakwas, że jutro nie będzie chleba, ale mam w planie zrobienie, wiecie co, bardzo fajnych rogalików maślanych takich, które możemy zjeść na przykład na śniadanko z dżemikiem.
do których będą nam potrzebne drożdże, ale myślę, że w dzisiejszym momencie dużo osób z Was będzie miało te składniki w domu. Między innymi drożdże. Jak nie macie drożdży, no to trochę będzie ciężko, ale jakoś sobie dam radę. I słuchajcie, ja przez te dwa dni, ja z ręką na sercu, ja przyrzekam, bo ja przysięgam, ja po prostu przysięgam na wszystko. Ja zrobiłam sobie takie dwa dni lenistwa, ja nie robiłam nic. Zobaczcie na tą górę prasowania, ja nie zrobiłam nic, ja nie kiwnęłam palcem. Ja tylko słuchajcie, nie mogę powiedzieć, że leżałam i jadłam, nie, bo zachowałam swój umiar w jedzeniu taki, jak być powinien, nie jadłam nic ponad program, tylko po prostu leżałam, oglądałam ciągle telewizję, między innymi między YouTube'em, Netflixem, CDA, albo w międzyczasie Instagram i dużo ludzi prowadziło live'y, za co ogromne brawa, fajnie, że tak powiem, nie że zabawiacie ludzi czy coś, ale jestem jakieś urozmaicenie, jeżeli ktoś kogoś lubi, to bardzo fajnie, że można to obejrzeć. Ja również idę tą drogą i zamierzam spapugować to, bo uważam, że to jest bardzo fajne i będzie, mam nadzieję, że dosyć sporo live'ów sobie zrobimy, takich, nie wiem, o dupie Marynie, o czymkolwiek, nie wiem, jak chcecie jakieś tematyczne, to mówcie, jak chcecie coś, że mamy robić, to też, nie wiem, no wymyślimy sobie coś takie, wiecie, żeby dyskutować. I tak, ja mówiłam, że ja nie zamierzam już więcej drążyć tematu tego wszystkiego o koronawirusie i tak zgadza się. Będziemy wracali do tego wszystkiego tylko i wyłącznie w momencie, gdy będą rzeczywiście jakieś drastyczne kolejne kroki, jeżeli chodzi o rząd i tak dalej. I nie, kolejne dni ja nie zamierzam już leżeć w wyrze, słuchajcie. Mimo iż ja jestem osobą, która, ktoś może powiedzieć, przecież ty cały czas masz kwarantannę w domu. No nie, nie mam cały czas kwarantanny w domu, ale teraz zrobiłam sobie naprawdę takie dwa dni lenistwa, jakby słuchajcie, naprawdę miał być koniec świata. Jakby miał być koniec świata, jakby tu miała zaraz atomówka walnąć, trzasnąć i nic by miało nie być, nie? I słuchajcie, tak jak powiedziałam, w innych, kolejnych filmach nie usłyszycie ode mnie na temat koronawirusa nic. Ja uważam, że, bo ja wiem i też zdaję sobie z tego sprawę, że macie tego dosyć. Ale słuchajcie, wiecie co? Z tego, co ja też mam okazję przeczytać na, o tym, co ludzie, jak ludzie do tego podchodzą, to ja uważam, że trzeba o tym trąbić w kółko. Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie po prostu mają tego dosyć i ci normalni ludzie, którzy wiedzą, jak się zachowywać, tego nie chcą już oglądać i ja jak najbardziej się, słuchajcie, temu nie dziwię. Absolutnie ja się temu nie dziwię. Tylko, że większość innych ludzi, która to powtarza, to właśnie jest po to, żeby te tępe pały, za przeproszeniem, bo niestety inaczej się tego nie da nazwać, a inaczej tego nie będę nazywać, te tępe pały, które mają to totalnie w dupie, żeby w końcu weszło im to w mózg, albo żeby rząd wprowadził jakieś mega kary za jakieś zgrupowania, grupowiska, za latania po centrach handlowych niepotrzebnie i może wtedy się uspokoją i zrozumieją powagę całej sytuacji. Dobra, więc to tyle. I słuchajcie, ja muszę dzisiaj wywalić swoje sfrustrowanie na temat tego, co jeszcze widziałam. Kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie, że ja właśnie... ja dostaję... Słuchajcie, ostatnio dostaję setki. Setki, dosłownie setki wiadomości. Ja teraz nie kłamię. Setki wiadomości, słuchajcie, z tym, jak wy mi piszecie, jak ludzie się zachowują, jak to lekceważą i jak do tego wszystkiego podchodzą. Ja po prostu czytając co następny komentarz, to łeb to mi tak sam... Tak mi sam puch ten łeb, słuchajcie. Pani Malwiunia. Pani Malwiunia to w ogóle się nie wypowiada na temat koronawirusa, bo ona jest za młoda i ona po prostu jak w temacie nic nie wie, to ona się nie wypowiada tak. Ona tak do tego wszystkiego podchodzi sympatycznie. Nie no, teraz świruje. I słuchajcie, co następny komentarz, to łeb to mi po prostu się tak unosił, nie? Tu mi tak wszystko po prostu pulsowało, dymiło. No mi się to po prostu w głowie nie mieści. I muszę Wam powiedzieć o dwóch naprawdę zajebistych rzeczach, które ja w sumie żałuję z jednej strony, że nie opublikowałam publicznie tego profilu, jak się nazywa i tak dalej, ale kto mnie obserwuje na Instagramie, ten będzie wiedział, o czym mówię. Dostałam wiadomość, słuchajcie. No prywatną taką wiadomość na Instagramie z serdecznymi pozdrowieniami, słuchajcie, z nadmorza od XXX, z miejscowości XXX. Już dobra, już nie wdrążajmy się w to wszystko. Słuchajcie, z cudownym, nie dosyć, że tam wiecie, opisuje, jak jest cudownie, fantastycznie, że ona wyjechała z rodziną, dwójka dorosłych ludzi i dwójka małych dzieci, dwie dziewczynki, słuchajcie. Ona mi pisze, że ona sobie wyjechała, słuchajcie, na kilka dni, żeby nie myśleć o tym wszystkim, co się dzieje i żeby sobie odpocząć i tak dalej.
od tych wszystkich wiadomości, od tego wszystkiego. I słuchajcie, do tego wysyłam jeszcze zdjęcia, jak siedzą w knajpach, jedzą i tak dalej. I to było dzisiaj, w sobotę, słuchajcie, to było dzisiaj w sobotę. Jak oni siedzą, jedzą, jak oni tam chodzą, to była większa miejscowość, robią sobie pamiątkowe zdjęcia przy tym, przy tamtym, przy tamtym. I po prostu to mnie tak rozwaliło. I jedyne, co mi przyszło do głowy, to, że nawet gdybyś zjebała jak psa, to to nic nie da. Naprawdę, nazwijmy rzeczy po imieniu, to kurwa nic nie da. I dlatego ja się nie dziwię, że niektórzy naprawdę w kółko chcą o tym trąbić, ale zdaję sobie sprawę z tego, że większość ludzi, no właśnie nie wiem, czy w tym przypadku jest większość ludzi, która rozumie to? Bo mi się wydaje, że jednak w tym przypadku jest mniejszość ludzi, która to rozumie. Dobra, ale to był jeden przykład. I jeszcze jeden przykład, o którym muszę powiedzieć, który też mnie po prostu tak mnie totalnie rozwalił, tak mnie totalnie rozłożył, że powiem wam, że ja wtedy to piany dostałam. Ja wtedy to piany dostałam. Nie będę mówić kto, nie chcę mówić gdzie dokładnie i tak dalej, słuchajcie. Jest cała akcja, nie, i tak dalej, że ten. I wyjeżdża sobie ktoś, nie, na małą wycieczkę poza granicę Polski, samochodem. Powiem tak, w miejsce mega zagrożone przypadkami, nie? To jest osoba dość duża na Instagramie, bo chyba ma około 80 tysięcy. No i tam zdaje relacje, że wyjeżdża. Chyba 4 dni to były, co mi, z tego co mi się wydaje, nie? No i tak z ciekawości właśnie tak se pomyślałam, teraz, tam i w ogóle na cholerę to pipę z domu rusza. Małżeństwo z małą córeczką. Nie? No i publicznie tam, wiecie, jak to oni się zajebiście bawią, wyjechali, robią to, robią tamto i wiecie, pokazuje codziennie na tym Insta i tak dalej, nie? No i wrzuca sobie jakieś zdjęcie tam, wiecie, stoi przy czymś, nie? Oczywiście fala hejtu niesamowita. Na cholerę wyjeżdżała, na cholerę to, na cholerę tamto, nie? No i słuchajcie, po tych kilku dniach ona wraca. Wielka wiązanka na Instagramie, że ona sobie nie życzy takich uwag, że powinniśmy się jednoczyć, że to, że tamto, nie? No w ogóle dla mnie śmiech na sali. Paranoja. I to powiem wam szczerze, że to nie jakaś, wiecie, osoba typu blondyneczka, nie wiedząca, co się w ogóle dzieje na świecie, nie zdająca sobie sprawy z powagi sytuacji, tylko coś w stylu tej laski, która sobie wyjechała nad morze, bo ona stwierdziła, że ona się musi po prostu wyluzować i że ma kilka dni wolnego i ona chce jedzie i to wykorzysta, nie? Naprawdę, osoba ogarnięta, super, mega. No i ta wiązanka, nie, że ona po prostu sobie nie życzy, że powinniśmy się jednoczyć, że no, no po prostu ja myślałam, że to nie było dla mnie śmieszne, tylko ja byłam tak wkurwiona za przeproszeniem już jej postawą i tym tłumaczeniem. Co? Nie wiem, o co typowi chodzi. Nie, no Dawid coś tam, papetar. No i co? No i ona tam właśnie z wielkim oburzeniem, że ona sobie nie życzy takiej fali hejtu, że ona tego w ogóle nie rozumie i tak dalej, że ona ma prawo robić to, co chce. No czyli po prostu dla mnie, no po prostu laska, no... I słuchajcie, wraca, nie? I tam jest wieczorem chwila ciszy, bo oni wrócili do domu i od samego rana, słuchajcie, ja pierdziele, świat się kończy. Widzieliście to? To było w kamerze, czy to było naprawdę? Nie, to było naprawdę. Jest jakieś zwarcie? No jeszcze tego mi brakowało. W izolatce i bez prądu. Mój ty panie. No co chwilę coś mi tu przerywa. I na drugi dzień wstaję. No i ten Instagram rusza od nowa. Wielkie hasztagi, zostań w domu. Wiecie, kieruję to do ludzi. No wtedy to już myślałam, że sama sobie strzelę w potylicę. Robimy. Więc dobra, słuchajcie, ja musiałam dzisiaj wylać swoje żale. Musiałam wylać swoje żale na temat tego, co widzę, na temat tego, co się dzieje. I ja uważam, że nagrałam naprawdę dobry film na temat wirusa wtedy, w tamtym momencie, który był. Że to, co dzisiaj powiedziałam, to też może komuś coś pomoże. Na Instagramie też prowadziłam. No i po prostu, no z mojej strony to jest w tej chwili wszystko. Jeżeli będzie jakiś stan kryzysowy, krytyczny, czy nie wiadomo jeszcze jaki, teraz też jest, tylko jakiś taki nadzwyczajnie,
to wtedy będziemy sobie jeszcze poruszać jakiś temat, ale w tym oto momencie ja zostaję i siedzę w domu. Tak jak mówiłam, niestety Dawid musi chodzić i tak dalej, może za kilka dni się to zmieni, chociaż jego szef na pewno nie dostanie objawienia. I w jakiś sposób ja to rozumiem, bo to jest jego firma, to jest coś, z czego on żyje, tylko już tak jak powiedziałam, niektórzy żyją tylko i wyłącznie pieniędzmi, nawet gdyby mogli sobie na to nie pozwolić. I dla niektórych kwestia zdrowia niekoniecznie jest na pierwszym miejscu. Niestety. Tak niestety. Więc ja nawet nie jeżdżę do sklepu i u Dawida w pracy niestety przewija się dosyć sporo ludzi dziennie. Utargi są teraz kosmiczne, bo wszyscy nagle wszystko budują. Tak, w budowlance materiały schodzą jak woda. I do tego, moi drodzy, dochodzi nam jeszcze, że na razie Dawid też mimo wszystko, że ma ten kontakt z innymi ludźmi, ja pierdziele, no koniec już będzie, to nie wchodzi na razie do sklepu. Mamy jedzenie, mamy wszystko. Mamy też w miarę taki dobry zapas właśnie, nie jakiś nadzwyczajny, bo to nie był zapas, który my kupowaliśmy właśnie teraz na gwałt, jak były te, tylko po prostu z produktów suchych i tego, co mamy w zamrażalniku. Naprawdę powiem Wam szczerze, że jedzonka trochę jest, więc na razie nie chodzę, nie tego. Jak się będzie w miarę kończyło, to zrobimy takie jedne konkretne, wiecie, wpadnięcie do sklepu i żeby szybko to, co potrzeba, to ten, nie? Pani Malwiu, nie, wystarczy to, co z tyłu się dzieje tam w tej szafce. No to dobrze, słuchajcie, będziemy robili różne, przeróżne rzeczy, obiecuję i obiecuję, żeby zamknąć japę i już więcej o tym nie mówić, ale wybaczcie, bo po prostu ja z perspektywy, a dużo obserwuję w internecie, i z tego, co widzę, jaki jest po prostu totalnie wywalony na to wszystko, to nie, ja nie czuję się w obowiązku, bo ja świata nie jestem w stanie zmienić i tak dalej, ale może w jakiś sposób do tej części po prostu osłów i baranów się dotrze. Chociaż, tak jak mówiłam, to jest takie kopanie się z koniem momentami, walka z wiatrakami i po prostu niektórym nie przetłumaczysz. No niektórym nie przetłumaczysz. Szczególnie po tych przypadkach, które mi podawaliście na Instagramie, to po prostu no nie mieści mi się to w głowie. Więc słuchajcie, przed nami niezła zabawa, vlogi codziennie, tak jak powiedziałam, będą rogale maślane na dniach i no co, będziemy się nudzili razem. Więc słuchajcie, ja dzisiaj musiałam, choćby nie wiem co się działo, po prostu ja musiałam wylać swój żal na to wszystko, co po prostu dzieje się w necie. Po prostu taki musiał być ten dzisiejszy vlog. Więc słuchajcie, dobra, dzięki serdeczne. Idę ładować kamerę, żeby była już zestaw baterii na kolejne dni. I widzimy się jutro, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.